Pięknie. Wołają na mnie Konrad Urbaniec, mam 8 roków i przyjechałem tu z Pewliśle Miejskiej. Powiem wam gawędę pani Walerii Prochownik, dziadkowo fajka. Mojego dziadka to mi wszyscy chłopcy zawiścą. Długo nie wiedziały k czemu. No bo dziadek, jako każdy inny, koło chałupy się ino kręci. Babce do sklepu zojdzie, psujko tu dojeść. Aha, jeszcze mają porę kur i kochota lilipota. Takiego dozartego, że nie rozwiózł przed nim, że uciekł. Te kury to dziadek też musił odbywać, bo lilipot do babki też skoko. Może temu, że w długich ślampowatych spodnicach chłodzi. Jedno ino dziadek ma, czego insi dziadkowie nie mają. Jest to fajka z wielkim cybuchem, z której jak pyknie, to się tak kurzy, że mu głowy z dymu nie widać. W chałupie tego nie robi, bo babka zaraz pomstuje, tak ze jazeusy puchną. Za to na polu to se kopci, kiela ino chce. Jacek dopacał, łoco tym chłopcom się rozchodzi. Jacek puknął się w głowę, ziemi o tym się nie pomyślało. No gdy każdy chłopiec rocznie za połkami bawi, jak ino może, na motę skany to łąk jest zowdy woli. Na dziadek chłodzi ze po placu, nawet do sopy z fajką wlezie. Przecież to jest tak, jakby se łogienek moje stole polił. No ale czasem, jaseta za dużo tego dymu połknie, to go tak krzypie, że jazę mu się z łocu wleje. Wtedy to sam na siebie nadaje i na swoją głupotę. No to ja się go w tym co spytał, po to to kopci, jego z tego tak strasznie dusi. On mi na to łot powiedział, że to jest prawie tak samo, jak dziecko nauczy się cumel cyskać, to potem stale go w gębie nosi. Z fajką jest to samo, przy tym podziwał się na mnie tak brzydko i pogroził mi. Pamiętaj se, nie próbuj kurzeniu, bo przyzwyczaić do kurzenia to można się wartko. I no potem łot wycaić, to jest 7 biedów.